Radomski Szpital Specjalistyczny porozumiał się już z Narodowym Funduszem Zdrowia co do finansowania w przyszłym roku raczej drobnych usług rehabilitacji, leczenia stomatologicznego. Jest także uzgodnione finansowanie dializ. To jednak niewielki zakres, ale już to raczej nie daje nadziei na to, że w przyszłym roku lecznice dostaną więcej pieniędzy. Usługi wyceniono na takim samym poziomie jak na początku tego roku. Wszystkie koszty rosną, w związku z tym zachowanie wycen i wartości umowy nie jest najlepszą informacją. Szpital nie ma jeszcze uzgodnionego kontraktu na główną działalność, czyli na leczenie szpitalne i ambulatoryjne. Na propozycje od Narodowego Funduszu Zdrowia czeka też Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na Józefowie. Te propozycje miały zostać przedstawione do 30 listopada. Narodowy Fundusz Zdrowia, oddział w Warszawie, zwrócił się do nas z prośbą o przełożenie tego terminu na 19 grudnia. Myślę, że do tego czasu dostaniemy propozycje finansowe, ale jakie one będą, niestety nie wiemy. Luiza Staszewska, tak jak i Andrzej Pawluczyk, chciałaby, żeby to były propozycje wyższego finansowania niż w mijającym roku. To pierwszy rok, w którym szpital na Józefowie funkcjonuje jako spółka. Nie jest to dobry rok dla szpitala, ponieważ w dalszym ciągu kontrakt nasz jest bardzo niski. Mamy bardzo duże obłożenia, jeśli chodzi o ilość pacjentów i bardzo wysoką kwotę nadwykonań. W tej chwili w szpitalu mamy nadwykonań około 12 milionów. Jak mówi Luiza Staszewska, pieniądze, jakie fundusz przekazał na leczenie chorych na oddział intensywnej terapii, skończyły się już w lipcu. Zatem wszystkie świadczenia wykonane po tym terminie to nadwykonania, za które lecznicy do tej pory nie zapłacono.